Hejka, cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z góry chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli będziecie coś słyszeć, że coś szumi, nie patrzcie na to. Rozładowuję po prostu ogniwo, które testuję w ten sposób. No ale przechodząc już do punktu dzisiejszego filmu, to nabyłem sobie zestaw DeWalta, zwał jak zwał. Pokażę wam najpierw ładowarkę. Pozwólcie, że odwinę przewód. Już pewnie część z was wie, jaki system do mnie, że tak powiem, powrócił jak bumerang, który sobie postanowiłem ponownie sprawdzić już po tym napisie. To jest na te wsuwane baterie. W ten sposób ładowarka, dokładny model DE9116, 51 V, 2,8 A prąd ładowania od 7,2 do 18 V obsługuje baterie, akumulatory. Ładowarka oczywiście jest sprawna, co wam zaraz zademonstruję. Teraz mam łatwiejszy dostęp do gniazdka, o czym też zaraz. Działa. Baterii nie będę wkładał, bo szkoda troszkę ją wkładać prawie pełną. Dobrze, jedziemy dalej. Za co by tu się wziąć? Może na koniec zostawię coś, co kupiłem specjalnie właśnie do celów takich, że no chciałem to zawsze mieć, ale nie wiedziałem, ile to kosztuje, czy są dostępne i tak dalej. To zostawiam na koniec jak coś. Bydlak, jakich mało. Jak zwykle nie widzicie całości. Jest to, moi drodzy, wiertarka, odkrętarka DeWalta. Model DC988. Typ 11. 18 V. Od 1,5 do 13 mm. Futerko. Od 0 do 450 obrotów na pierwszym biegu, wkrętarka jest trzybiegowa, od 0 do 1450 na drugim i od 0 do 2000 obrotów na minutę na trzecim. Wiertarko, wkrętarka masakrycznie dużo waży. Mamy tutaj trzy biegi, tak jak widzieliście, przełączamy w ten sposób, ale mam dodatkową funkcję udaru. Weźmy sobie może dla porównania Boscha jeszcze. 18-woltowego z naładowaną łodziwą baterią po pół roku. I zobaczcie, jaki to jest bydlak z tego DeWalta. Tu macie, że tak powiem, porównanie. To jakby wam to ustawić tak, żebyście widzieli. Dosłownie, gdyby cofnąć szczęki w Boschu, to byłby na długość dłuższy ogłówkę DeWaltowską. Na wysokość jest porównywalnie. Z tym, że Bosch ma dwa biegi. Również ma wiercenie z udarem. Ja zawsze mam na wiercenie, także na to nie patrzcie. Natomiast DeWalt ma trzy biegi. I dlaczego, moi drodzy, kupiłem tą wiertarkę, wkrętarkę? W podobnych celach jak trzecią rzecz. Z tym, że to ma być sprzęt do tyrania, po prostu do tyrania. Bosch, jako że jest w przyzwoitym stanie, bym powiedział w pięknym stanie, no to on będzie do pracy w domu, tak? Pracy w domu i to też głównie w drewnie Bosch będzie. Natomiast DeWalt do wszystkiego innego. Również do drewna, ale do czego dążę? Właśnie mi ogniwo padło. Dobra, postaram się zapamiętać, o której padło. Kupiłem go głównie do pracy w piwnicy. Potestowałem go już troszeczkę i mogę co nieco o nim się wypowiedzieć. Wprawdzie nie jakoś konkretniej, ale słuchajcie, bateria, jaką tutaj mam, to jest zamiennik, ale idzie do mnie jeszcze druga bateria. To jest, moi drodzy, zamiennik od Greencella.
regenerowany, 3-amperogodzinowy, kupiony za ułamek ceny nówki. Nówka to jest koszt 300 zł, ja ten kupiłem poniżej połowy ceny nowego. Także uważam, cena adekwatna. Minusem na pewno jest to, że trzeba sobie fajnie tutaj trafić w styki, bo jak widać, nie chcę to tak fajnie wstukiwać z ręki. No i tak, seria XRP, czyli najbardziej w tamtych czasach chyba popularna, jeśli chodzi o narzędzia markowe i w ogóle jeśli chodzi o DeWalta, to był jeden z topowych modeli. Był jeszcze model bliźniaczy, wydaje mi się, że troszeczkę dłuższy jeszcze, który miałem, nie zrobiłem o nim filmu, co było dużym błędem, bo wiertarka wkrętarka była naprawdę w pięknym stanie, w jeszcze lepszym od tej. Bez kitu wam mówię, ja mi tylko silnik wymieniłem, bo był spalony. Dosłownie nie wiem, czy ona dwa razy była użyta i to wszystko. Ta, no widać, że swoje przeszło. Teraz tak. Szczotki ja mogę zobaczyć sobie przez te otwory. Są praktycznie całe. Także szczotki są jak nowe. Troszkę się obdziera farba z przekładni, ale szczerze mówię, to ma być sprzęt do tyrania, nie do wyglądania, tak? Co ja już nim zrobiłem? Przekręciłem kilka wkrętów. Powykręcałem paręnaście, parę dziesiąt wkrętów. W drewnie oczywiście. Pewnie zauważyliście, że tu jest telewizor. O. Powiesiłem go na ścianę. Weźmy może na chwilę perspektywę na TV. Wywierciłem właśnie tą wkrętarką DeWalta. Cztery otwory. Na kołki. Z czego pierwsze dwa zaczynałem od 6 przez 8 na 10 mm, a drugie dwa to są kołki szóstki. Zaczynałem właśnie, ósemki kołki. Zacząłem od szóstki, skończyłem na ósemce. I wyobraźcie sobie, ta bateria nie padła. Powiem wam więcej. Ta bateria wygląda na to, że jest naprawdę konkretnie zregenerowana. Ona mi, ta bateria wytrzymała, odkąd przyjechała do mnie, ona do mnie przyjechała w tym tygodniu, ale dokładnie pamiętam kiedy, ale to było jakoś, moi drodzy, wtorek, środa. Ja ją naładowałem dopiero we wtorek przyjechała, no chyba do mnie, ja ją dopiero naładowałem piątek, sobota. W piątek bodajże ją naładowałem. Także dwa dni takiej cyklicznej, nazwijmy to, pracy, bo ona nie pracowała non stop, tylko co jakiś czas. No to takiej buforowej pracy, nazwijmy to, ona wytrzymała te dwa dni, tak? Na jednym naładowaniu fabrycznym, nazwijmy to, bo ja nie wiem, czy ona była ładowana wcześniej, czy nie. Ja ją naładowałem, zobaczymy, ile wytrzyma. Ale przechodząc, że tak powiem, do deseru, do dania głównego. Ale to bez kitu jest ciężko. Jak to na zagranicznych filmikach widziałem? Snake Light. Moi drodzy, latarka. Niech was to nie zdziwi. Zgiętym ramieniem. Naprawdę konkretna latarka już. Jeśli chodzi o latarki typu szperacz. Na żarówce odbłyśnik i tak idzie do wymiany. Już jest zamówiony na Allegro. W zasadzie jedyna opcja, wam powiem, do tej latarki, bo to jest model, już wam mówię. DW919. To wam mogę nawet pokazać model. DW919, tak, 18-woltowa. Złóżmy ją sobie. Latarka może nie jest w pięknym stanie, ale to też ma być sprzęt do tyrania. Po piwnicach i tak dalej. Weźmy sobie baterijkę, oczywiście na razie mam jedną, bo jeszcze druga nie przyszła. Odpalamy. Daje konkretne światło, jak widać. Nawet teraz widać, że no, ma potencjał ta latarka, tak?
Wyjmę sobie baterię. Zobaczmy, jak to tam w środku wygląda. Odbłyśnik był cały zardzewiały. Ja go dremelkiem przeleciałem. Próbowałem go spolerować delikatnie. Ale wiecie co? Nic z tego. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze rdzy. Jest żarówka. BLC jakaś tam japońska. O, działa, tak? Oczywiście pasowałoby tu troszeczkę to wyczyścić, ale będę w nim odbyśnik to sobie wyczyszczę, tak? Tu też jest masa pyłu. W ogóle ona była źle skręcona po mojemu, ponieważ gdzieś tu ona odstawała, ten pierścień do dokręcania. Wszystko kupione jako sprawne i takie też jest, tak? Jeszcze zobaczymy, co z tą drugą baterią. Mam jeszcze jedną obudowę z elektrośmieci ze stykami, którą będę chciał zaaranżować właśnie pod taką baterię. Akurat DeWalt, akurat 18V, akurat XRP. Porównajmy może sobie tą latarkę z wkrętarką, żeby zobaczyć, jaki to jest stwór. Zobaczcie, o ile jest wyższa latarka. Masakrycznie wysoko. No, ale coś za coś, tak? Weźmy baterię. Z baterii jeszcze porównamy sobie latarkę i wkrętarkę. Wagowo. No to jest porównywalnie latarka z baterią i wkrętarka. Wkrętarka nieznacznie cięższa. Widać różnicę? Widać. Myślę, że nikomu nie będzie potrzebne takie porównanie wkrętarki z latarką, ale no. Czego się nie robi dla widzów, tak? Latarki już nie będę czyścił, nie będę polerował, bo to nie ma kompletnie najmniejszego sensu. Latarka się spisuje fajnie. Było już ze mną parę razy w piwnicy. W zasadzie też na jednym demontażu była w piwnicy. Tak samo wkrętarka była używana przy tym demontażu w piwnicy. Był to niebieski subwoofer, który był na moim kanale. Tam musiałem wykręcić bodajże 8 wkrętów. Wszystko robię na przedsiębiegu, od razu mówię, wykręcam i wkręcam, żeby jak najdokładniej te baterie potestować. Tak samo w przypadku Boscha testuję przy wierceniu i wykręcaniu i wkręcaniu na drugim biegu w przypadku Boscha. W przypadku DeWalta jest jeszcze trzeci bieg. Trzeci raz mówię, ale tak po prostu jest. Futerko w DeWalcie też jest dosyć mocno skorodowane. W niczym to nie przeszkadza, bo jeszcze farba się trzyma na nim. Jak ona pracuje, to jest w ogóle moim zdaniem najfajniejsza rzecz w tej wkrętarce. Albo jedna z najfajniejszych. I na trzecim dla porównania biegu. Moi drodzy, czas na podsumowanie powolutku. Ile zapłaciłem za konkretne elementy zestawu, który zaraz ujrzycie w pełnej krasie? Tylko pozwólcie, że ja to wszystko postaram się zmieścić w kadrze. Ładowarka jest za mną. Generalnie tak. Kupiłem wkrętarkę i ładowarkę od jednego sprzedającego, tak samo jak z tą drugą baterią, która do mnie idzie, tak? Bateria za 70 zł, używana oryginał, 2,6 Ah bodajże. Mam gdzieś się zdjęcie na komputerze, ale nie chcę mi się teraz tego szukać. Za ładowarkę i wkrętarkę body zapłaciłem 220 zł. Tego bateria za 7 dych to mamy 290. Latarka kosztowała mnie... Ile ona mnie kosztowała? 70 zł również. Do tego odbłyśnik, który jest zamówiony, który przyjdzie po weekendzie za około 75 zł. To mamy 2 razy 70, 145 zł jakieś.
o ile dobrze liczę, tak, 145 zł. Więc 290 plus liczmy, no nawet te 150, tak? No to mam 330 zł. Moi drodzy, czy to jest dużo, czy to jest mało? Słuchajcie, ja jeszcze będę chciał zregenerować na tą baterię, więc to na pewno wyjdzie więcej. Ale słuchajcie, to jest pancerny sprzęt. To wam muszę powiedzieć. Miałem te Dewalty. Naprawdę nie jesteście w stanie ich zajechać. Oczywiście tam szczotki trzeba czasem wymienić. Czy wyczyścić, czy nie wiem, baterię oddać do zregenerowania lub wymienić na zamiennik jakiś inny. Nie wiem, żarówka w latarce, przewód w ładowarce, no to są, moi drodzy, pierdoły, tak? Które każdy, kto się umie posługiwać wkrętarką i takimi narzędziami, że tak powiem, które każdy majsterkowicz ma, czyli nie wiem, lutownica, cyna, odsysacz lub plecionka. Chociaż nawet i bez plecionki czy odsysacza sobie poradzicie z wymianą przewodu, tak? No to nie trzeba mieć, że tak powiem, zbytnio jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy, tak? Wystarczy zwykły śrubśtak Security Torx, ponieważ tu są Torx Security. Zwykły wkrętak Security Torx wystarczy, lutownica, cyna, nowy przewód i jedzie się z tematem. Bateria podobnie, kupujecie wkład za tam 200 zł. Czy tam 220, jak chcecie większą pojemność i lutujecie sobie styki i to działa dalej. Żarówka, no to chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak wymieniać żarówkę, tak? Bo widzieliście, jak łatwo jest do tego się dobrać. Także ten sprzęt, jeżeli ktoś szuka do majsterkowania takiej wkrętarki, nazwijmy to markowej, ale nie drogiej, to szczerze, nie wiem, czy bym ją kupił taką dla siebie na co dzień do użytku. Natomiast ja potrzebowałem coś, co mi, że tak powiem, odciąży wkrętarkę Bosch. I coś, co będzie się nadawało do pracy w piwnicy. I coś, co wiem, że przy tych pracach w piwnicy się szybko nie zepsuje. Bo to jest słowo klucz. Latarkę to pomijam fakt, że ja ją kupiłem w ogóle, bo nie sądzę, że będziecie chcieli kupować taką latarkę za, nie wiem, ta nowsza wersja na baterie przejściowe litowo-jonowe, która wspiera również te baterie, kosztuje 150 zł z baterią, tak? Więc nie sądzę, żeby komuś się chciało tyle wydawać na latarkę, ale warto o tym wspomnieć. Natomiast wkrętarka jest ciężka, jest toporna. Powiem wam tak, zestawie z taką baterią i z ładowarką też od Greencella widziałem lokalnie taką wkrętarkę za 200 zł. Nie pamiętam, w jakim stanie była bateria, ale powiem wam szczerze, jeżeli chcecie coś do majsterkowania, to lepiej już, szczerze powiedziawszy, kupić, moi drodzy, takiego Boscha niż takiego Dewalta. Dlaczego, moi drodzy? Ja tą wkrętarkę Boscha ładowałem w czwartek, odkąd kupiłem tą baterię, a kupiłem ją około 4-5 miesięcy temu. Ja jej nie ładowałem, odkąd ja ją kupiłem. To było pierwsze jej ładowanie. A bateria 5 amperogodzin. Kolejna rzecz, tu mamy punkt oświetlający. Kolejna rzecz, mamy dwa biegi, łatwo przełączalne. Szybko zaciskał chód wiertarski, ale co istotne dla niektórych, może być, mamy pasek. Nie pasek, tylko zaczep na pasek. Wskaźnik naładowania. Kurde, moi drodzy, taką boszówkę da się kupić, powiedzmy, za tyle z baterią oczywiście, lub bez, jak ktoś chce.
Body załóżmy kosztuje tam 150-200 zł, bateria zamknijmy to w 150 zł. To kosztuje to, moi drodzy, body z baterią tyle, co ja zapłaciłem za ten zestaw i tyle, co mnie będzie jeszcze kosztowała regeneracja baterii. Czyli na gotowo, można powiedzieć, tyle, co mi wyjdzie, to można mieć taką boszówkę. Z tego chociażby względu nie kupowałbym tego sprzętu jako główna wkrętarka. Bo jest po prostu ciężka. Nie kupowałbym tego do użytku na co dzień ze względu na baterię. Co wam mogę jeszcze dodać? Tak jak mówiłem, to jest sprzęt do tyrania. On podejrzewam u mnie zostanie na dłużej. Już widzę 20 minut filmu, także będzie trzeba powolutku kończyć, bo ja muszę ogniwo tam podpisać. Swoją drogą piszcie, co o tym sądzicie. I na pewno znajdą się osoby, które właśnie poruszyłem tego tematu. Czas jeszcze na ten temat, zanim się z wami pożegnam. Dlaczego nie regenerowałem baterii? Moi drodzy, koszt regeneracji baterii i przeróbki ładowarki kompletnie się nie kalkuluje do kupna takiej regenerowanej baterii. A wiecie czemu? Bo żeby przerobić taką ładowarkę, to po pierwsze trzeba dołożyć tutaj przetwornicę CCCV. Po drugie, baterię trzeba wykastrować ze wszystkich rzeczy, wyczyścić, to znaczy się z wyjątkiem styków, tak? Czyli wywalamy ogniwa, zostawiamy styki. Druga rzecz, ogniwa. Ogniwa nowe nie są tanie. Za dobre ogniwo markowe Sony VTC5A lub VTC6 trzeba zapłacić przynajmniej te 25-30 zł za sztukę. Chcąc zrobić 3 baterie, tu mamy 5 razy 3, tu mamy 150 zł na baterię, prawda? To już się nie kalkuluje. Dla mnie osobiście. I tak, znajdą się osoby na pewno, które będą twierdzić inaczej, że o, taka bateryjka więcej wytrzyma i tak dalej. Słuchajcie, moi drodzy, ten sprzęt nie będzie do użytku na co dzień w domu. On ma być do tyrania w piwnicach, a ja w piwnicach rzadziej robię jak w domu, szczerze powiedziawszy, tak? Bo w domu jakieś tam projekciki i te sprawy. Owszem, on również będzie do wiercenia w cegle lub murze, boż odpada już ta opcja. Nie będzie do tego tyrany. Także ta wkrętarka ma być głównie do takich ciężkich, amatorskich zadań. Czyli wywiercić coś w ścianie, coś powiesić, zaczepić, w piwnicy coś rozłożyć czy złożyć. Coś odkręcić, dokręcić w piwnicy, tak? Po to mi jest potrzebna ta wkrętarka. Dlatego, moi drodzy, będziemy powolutku kończyć, bo zaraz się rozpęta gówno burza i moja lektura. Krótko. Nie chcecie, nie kupujcie, chcecie, to kupujcie. Wasz wybór, jest ich masa. To, czy wam będzie się kalkulowało, czy nie, zadecydujcie sami. Moją opinię już znacie. Sprzęt z tamtych lat myślę, że jest bardziej pancerny od produkowanych aktualnie markowych elektronarzędzi. A i co warto jeszcze dodać na zakończenie? Są przejściówki, które wkładamy w miejsce baterii starej, ni hankowej, ni CD-kowej i wkładamy baterie 20V DeWalta z serii XR. Oczywiście ładowarka wtedy też idzie do wymiany, ale no coś za coś. Wtedy mamy, moi drodzy, praktycznie nieśmiertelny sprzęt, jeśli chodzi o body, i mamy już na fajnych bateryjkach. Nie patrzcie na to, bo to jest bateryka na wzór oryginał, tak? Taką chciałem, takie chciałem, takie mam. I moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz. Pewnych rzeczy mi nie przetłumaczycie. Musicie wziąć na to poprawkę, więc jeżeli będziecie mi wmawiać, bądź będziecie chcieli mi wmówić, że
lepiej było dołożyć do DeWalta serii XR na przykład i tak dalej. No to powiem wam, że tego mi nie przetłumaczycie. Tak samo mi nie przetłumaczycie, że litówki są bardziej opłacalne od na przykład takich bateryjek po 130 zł załóżmy z wysyłką. Zamienników oczywiście regenerowanych. Moi drodzy, na czym mi jeszcze na koniec zależało najbardziej z tego, z tej trójcy? Na latarce, moi drodzy, ja potrzebuję lampy roboczej, głównie do piwnicy, żeby było można ją sobie postawić, żeby ona w miarę stabilnie stała i żebym mógł ustawić sobie, nie wiem, kąt świecenia na przykład. To mi naprawdę na tym bardzo zależało i długo się zastanawiałem, jaką lampę, latarkę kupić. Padło na to. Słuchajcie, tak jak już mówiłem, piszcie, co o tym sądzicie. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, wbijajcie nam inne moje filmy. Zachęcam również do oglądania kolejnych moich odcinków. Na zakończenie wam powiem, że to nie jest kompletnie żadna recenzja, to jest mój po prostu prywatny wywód oraz zaprezentowanie wam tej trójcy. Piszcie również w komentarzach, czy chcecie odcinki z unboxingów różnych. Będę starał się, co zamówię, to nagrywać takie krótkie unboxingi, co ciekawsze. Oczywiście takich rzeczy, co ja nagrywałem jak do tej pory, czyli gra czy bateria, nie będę nagrywał, tak? Takie bardziej, nazwijmy to, złożone paczki. Także piszcie, czy chcecie unboxingi. Ja się z wami powolutku żegnam, bo już dochodzi godzina piąta. Ci, którzy mnie oglądają w tygodniu, życzę wam znośnego tygodnia. Ci, którzy mnie oglądają w weekend, czyli na przykład dziś, bo jest ostatni dzień tygodnia, życzę znośnego weekendu. Trzymajcie się, bajo jajo i do następnego. Cześć, hej.